I ja podziwiam autorkę, że potrafiła tak głęboko wniknąć. Ale ona nie szła na łatwiznę, bo przecież przekopała się przez dziesiątki, może setki, a może i tysiące materiałów archiwalnych, i to nie w jednym miejscu, i odnalazła takie archiwa, o których już inni zapomnieli, ale także brała udział w testach, rozmawiała w testach, w ćwiczeniach, które przechodzą kosmonauci. Latała też na samolocie na ten seansę nieważkości. Rozmawiała z bardzo wieloma kosmonautami, a to są ludzie, którzy nie są tak skorzy do takiego otwarcia. Musiała mieć w sobie coś, co spowodowało, że nawet jeden z moich kolegów, który zwróciła się do niego z prośbą o wywiad, najpierw odburknął, powiedział: tak, ona chce zarobić na mnie, tu mi czas będzie zabierała, a ja nie mam ochoty, bo on jest taki, taki troszkę szorstki. Ale później okazuje się, zgodził się i otworzył się, powiedział dużo ciekawych rzeczy, o których nawet ja z nim rozmawiając nie znałem. Więc ja uważam, że pani Mary wypełniła taką lukę, głęboką lukę, która istniała, obnażyła troszeczkę ten kosmos, a przede wszystkim zaciekawiła i uchroniła od zapomnienia bardzo wiele faktów, które miały miejsce, a które warto, żeby wyszły na światło dzienne, bo gdzieś za każdym jakimś zdarzeniem stoi jakiś pomysł, stoi jakiś konkretny człowiek, stoi gigantyczna praca. I podać tę wiedzę w taki sposób, jak zrobiła autorka, to jest wielkie mistrzostwo. I warto, nie warto tej książki przeczytać, tę książkę trzeba przeczytać.